Czy cieszycie się, że będą ferie zimowe? No bo kto by się nie cieszył, choć od ostatniego dłuższego wolnego przerwy świątecznej minął zaledwie miesiąc, to nikt tak dobrze jak uczniowie nie wie, że szkoła potrafi zmęczyć. Ferie zimowe to 2 tygodnie na zregenerowanie sił przed nadchodzącymi trudami nauki. W Szczecinie na dzieci i młodzież czeka wiele atrakcji. Będą przygotowane półkolonie w 12 placówkach oświatowych. Łącznie miejsc jest przygotowanych na około 1000 dzieci. Ta forma wypoczynku cieszy się bardzo wielkim zainteresowaniem. Każdego roku przykładem jest Pałac Młodzieży. Warto pójść się zainteresować i sprawdzić, czy moja szkoła, w której chodzi moje dziecko, akurat organizuje półkolonie, bo tam zajęcia są również ciekawe, interesujące. Ferie zimowe to czas, który warto dobrze zagospodarować i właśnie spędzenie czasu na zajęciach organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja może być dobrym pomysłem. Takie odbywają się na przykład w szkole podstawowej nr 18 przy ulicy Komuny Paryskiej w Szczecinie. Atrakcje półzimowiska trudno wymienić jednym tchem. Mamy spotkanie z ciekawymi ludźmi, mamy wycieczki piesze, autokarowe, wyjazd chociażby na lagunę, mamy spotkanie z panem Wierzbickim, autorem książek dla dzieci, mamy z panem z Urzędu Miejskiego, który będzie uczył nas o ptaszkach, o sposobie dokarmiania ptaszków. Wyjeżdżamy na łyżwy, będziemy się uczyć tam jeździć na łyżwach, do kina planujemy wyjście. Co roku Centrum Atrakcji Zimowych w Szczecinie to Pałac Młodzieży. Instytucja ta proponuje najmłodszym mieszkańcom Szczecina szereg atrakcji, które umilą im 2 tygodnie ferii zimowych. Proponujemy dzieciom zajęcia w naszych pracowniach. Będą to zajęcia w pracowni teatralnej, tanecznej, plastycznej. Dzieci będą również uczyły się języka angielskiego na wesoło. Będą zajęcia w pracowni modelarstwa. Pałac Młodzieży to niestety rozrywka tylko dla najszybszych. Co roku bowiem trwa rekrutacja na ferie zimowe, a w tym roku pobito rekord i wolnych miejsc nie było już po kilkunastu sekundach. Ilu uczniów będzie spędzać czas właśnie w Pałacu Młodzieży? W tym roku Pałac Młodzieży przyjmie w ciągu 2 tygodni ferii 180 osób, czyli po 90 osób w każdym tygodniu. Będzie to 6 grup po 15 osób. W tym roku chyba pobiliśmy rekord, bo w ciągu 15 sekund rozeszły się wszystkie miejsca na naszą feriadę. Ferię organizuje także Teatr Lalek Pleciuga. Oprócz standardowych przedstawień dla najmłodszych w teatrze odbywać się będą również codzienne warsztaty i zajęcia. Przygotowaliśmy 2-tygodniowe warsztaty dla dzieci, które się do nas zgłosiły. Jeszcze są miejsca. To są warsztaty teatralne, polegające na tym, że dzieci same jakby przygotowują spektakl pod moim kierunkiem i one będą się zajmowały plastyką, czyli scenografią. Same będą sobie wymyślały też pod okiem plastyczki. Tworzymy muzykę, będzie ruch, choreografia, także cały wielki spektakl. Ferie zimowe możemy także spędzić na sportowo, przykładowo na łyżwach, na orlikach czy w wodzie. Mamy basen Floating Areny, gdzie dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 16 będą mogły popływać sobie za darmo, korzystać z uciek dobrej, ciepłej wody, z sympatycznego momentu i relaksu w wodzie. Zapytajmy samych zainteresowanych, czyli dzieci, które z nadchodzącego zimowego odpoczynku bardzo się cieszą, a plany na to, jak spędzić swój czas w ferie, mają już od dawna. Będę lepił bofana, będę jeżdżał na sankach i będę jeździł na łyżwach. Ja pojadę do babci, będę jeździł na sankach. Pojadę z babcią na lodowisko, na lodowisku będę jeździł. Będę na półzimowisku w szkole. Cieszę się, że będą ferie, ale będę tęsknić ze szkołą, a siostrą będę jeździć na sankach. Zimowa przerwa w nauce to doskonały czas na naładowanie baterii i wypoczynek przed nadchodzącymi trudami nauki. Warto jednak spędzić te 2 tygodnie inaczej niż przed telewizorem czy komputerem.